zniszczy wszystko, co stanie mu na drodze. W postawach dotyczących przyszłości rysują się zazwyczaj dwie tendencje. Jedna to całkowite wycofanie się z życia społecznego i ucieczka w prywatny komfort. Jest to unik albo konformizm. A druga to zdecydowane wołanie o aktywność, która gwałtownie wywróci istniejący porządek. A zatem bierność lub rewolucja. Jeśli przyjmiemy tę pierwszą postawę, to logicznym wnioskiem powinno być na przykład natychmiastowe opuszczenie tej sali i udanie się na weekendowy odpoczynek. Efektem drugiej opcji mogłoby być wyjście na miasto, próba oblężenia i zdobycia urzędu miejskiego, ewentualnie jednostki wojskowej oraz przejęcie lokalnej władzy. Wezwań do bierności lub rewolucji jest dziś wiele. Przeważa zapewne ta pierwsza postawa, u której źródła tkwi choćby niewiedza na temat sytuacji, poczucie bezsilności, dezorientacja lub osamotnienie. Zdaniem wielu ludzi pozostaje tylko czekać na rozwój wypadków w nadziei, że może będzie lepiej, bo przecież rządzący troszczą się o nas i panują nad sytuacją. Z drugiej strony nie brak też wezwań, aby zdecydowanie rozprawić się z winnymi, przejąć Sejm i budynki rządowe oraz ustanowić nową władzę, która rozliczy przestępców. Byłoby to z pewnością ewenementem na skalę światową, bo taki skuteczny antykowidowy przewrót nie udał się dotychczas w żadnym kraju. Choć różne próby były już podejmowane, na przykład w Kanadzie przez kierowców ciężarówek. Być może do gwałtownego przewrotu kiedyś dojdzie. Musi on jednak być przygotowany przez solidne, oddolne działanie. Tymczasem jednak obie wspomniane postawy uważam za fałszywe. Jedna podszyta jest lękiem, a druga brawurą i myśleniem utopijnym. Jedna podsyca apatię, a druga panikę. Nie można też wykluczyć, że lansowane są one nie tylko przez pożytecznych dla systemu idiotów, lecz także przez ukryte ośrodki władzy i manipulacji, aby jeszcze bardziej osłabić społeczeństwa ducha walki, rozsądku i nadziei. Musimy pamiętać, że nad naszym myśleniem pracują zresztą już od dawna sztaby ludzi wyposażonych w ogromne pieniądze i środki oddziaływania. Ukształtowali oni kulturę, której wartościami są choćby podległość, bierność, wybujały konsumizm czy płytkie zadowolenie czerpane z byle czego. Od lat trwa wojna informacyjna, która szczególnie nasiliła się od marca 2020 roku. Ta wojna wypowiedziana ludzkości przez przestępcze grupy polityczne i biznesowe, kontrolujące w dużej mierze sferę medialną, ma na celu zamach na zdrowie, życie i majętność miliardów ludzi, postrzeganych jedynie jako niewolnicy garstki samozwańczych panów tej ziemi. Zapędy tych ostatnich są nie tylko aroganckie, lecz także utopijne. Gdyby zostały zrealizowane na przykład w postaci transhumanizmu, który majaczy na horyzoncie tego, co nazwano czwartą rewolucją przemysłową, byłby to ostateczny koniec ludzkości i człowieczeństwa. Chociaż żadna utopia nie może być zrealizowana, powstaje jednak pytanie, jak będzie wyglądał świat po zakończeniu tego zbrodniczego eksperymentu i czy będziemy mogli samodzielnie budować nową, lepszą rzeczywistość na zbliżach obecnych. Zacznijmy od ostatniej kwestii. Dotkliwie brakuje obecnie liderów pożądanych społecznie przemian. Trzeba wyraźnie powiedzieć, ostatnie lata ujawniły sporą grupę tzw. lumpen inteligencji. Ludzi nierzadko zajmujących ważne stanowiska, którzy opowiedzieli się za życiem w Matrixie. Lumpen inteligencję łączy zwłaszcza poza pewnym poziomem wykształcenia pazerność na władzę i pieniądze. Czas COVID-u był dla niektórych reprezentantów tej grupy okresem bajecznych dochodów ze sprawą przekupstwa i możliwości zarobków, jakie stwarzał dysfunkcyjny system. Dlatego ci, którzy powinni być warstwą wiodącą, stali się czasem na własne życzenie pseudoautorytetami.
Z uwagi na bardzo szkodliwy charakter ich działań, jednym z koniecznych znaków odnowy społecznej, oczywiście jeśli kiedyś ona nastąpi, powinno być ustawowe pozbawienie tytułów naukowych i dożywotni zakaz wykonywania zawodu w przypadku ludzi, którzy w zakresie swoich kompetencji zawodowych z premedytacją okłamywali opinię publiczną lub działali na szkodę zdrowia, majątku i życia Polaków. Dany nam obecnie czas ma służyć wyłanianiu nowych elit, organizowaniu nowych powiązań, odchodzeniu od Matrixa, który jest jak papierowy tygrys, groźny i śmieszny zarazem. Czy jednak takie elity, powiązania i znośny, choć zapewnie nieidealny świat damy radę zbudować? Od czego to zależy? Co robić, aby społeczeństwo miało we władzach reprezentantów i usługodawców, a nie nadzorców? Niektórzy z utęsknieniem czekają na załamanie się wielkiego resetu, czyli przestępczego zamachu finansowych elit. Trudno jednak powiedzieć, kto tego doczeka. Powstaje za to pytanie o trzecią drogę między unikiem i rewolucją. Czy taka droga w ogóle istnieje? Zanim odpowiemy na to pytanie, należy sobie uświadomić, że mamy do czynienia z kryzysem nie tylko na polu ekonomicznym, medycznym, militarnym czy politycznym. Jeśli byśmy tylko w tych kategoriach patrzyli na sytuację, to możemy poczuć się bezsilni, bo tsunami, jak mówi Klaus Schwab o wielkości i tempie obecnie zaplanowanych zmian, jest zbyt potężny. Spójrzmy więc na całą sytuację w jeszcze inny sposób, na sposób filozoficzny. W każdym człowieku jest zdolność do tego, co można nazwać metafizyczną otwartością, której przeciwieństwem jest metafizyczne zamknięcie. Co znaczą te określenia? W przypadku metafizycznego zamknięcia mamy do czynienia z sytuacją, kiedy żyje się może nawet dostatnio, intensywnie i wesoło, ale zawsze bezmyślnie. Człowiek zamyka się wtedy na wartości i wezwania, które mógłby podjąć i realizować, bo bardziej ceni komfort psychiczny, bezpieczeństwo finansowe czy oswojoną rzeczywistość. Inaczej jest w przypadku metafizycznej otwartości. Wiąże się ona z uwrażliwieniem na wartości, zwłaszcza te, które wydają się człowieka przerastać. Nie pochodzą z oswojonego świata, ale które uważa on za niezmiernie ważne i dla których byłby gotów sporo zaryzykować. Taki człowiek odkrywa, że życia nie wystarczy tylko ciekawie zaplanować oraz intensywnie doznawać, ale przede wszystkim trzeba je uczestnicząco, a może nawet heroicznie przeżyć. Że ma ono owo jeszcze coś, co czasem trudno nazwać, ale wydaje się ważniejsze niż wszystko inne. Życie, w którym już nic nie jest ważne, w którym nie ma wartości i nie dokonuje się wartościowań, prowadzi do kryzysu sensu i ostatecznej porażki. Czy znakiem tego nie jest wyjątkowo duża podczas tak zwanej pandemii liczba chorób psychicznych i samobójstw? Nihilizm i bezsens powodują, że ginie możliwość odkrycia tego, kim jesteśmy i kim moglibyśmy być naprawdę. Zmarła w 2012 roku profesor Anna Pawełczyńska, socjolog, która podczas II wojny światowej była więźniarką Auschwitz. W książce pod tytułem Wartości a przemoc, zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia, opisuje tak zwanych muzułmanów, czyli ludzi, których warunki obozowe doprowadziły do całkowitej apatii i obojętności. Żyli, ale w każdej chwili byli gotowi rozstać się z życiem. Przyjmowali jedzenie, ale równie dobrze mogli rzucić się na podpięte do prądu druty kolczaste. Nic nie było dla nich ważne. Tacy też najszybciej umierali. Zupełnie inaczej było w przypadku tych, którzy w imię jakiejś wartości postanowili walczyć o życie. Ich etos w oświęcimskich warunkach opisuje z kolei wiedeński psychiatra Viktor Frankl w swej słynnej książce Człowiek w poszukiwaniu sensu. Ci, którzy odkryli takie wartości, jak choćby powrót do rodziny,
odbudowa firmy, napisanie książki, odbycie wymarzonej podróży. Zauważali w sobie wielką wolę życia i działania, nawet jeśli wszystko zdawało się stać temu na przeszkodzie. Ci niejednokrotnie przeżywali. Także obecnie w świecie nowego totalitaryzmu należy uświadomić sobie, co jest dla nas naprawdę cenne i ku czemu zdążać. Być może nie jest to duże, ale realne działanie. Suma takich działań składa się na wielki ruch społeczny i buduje prawdziwe społeczeństwo obywatelskie. Terrorystyczna władza zakłada tymczasem, że ludzie będą bierni, a jej działania socjotechniczne zmierzają do tego, aby społeczeństwo było wyłącznie przedmiotem rządzenia. Bezruch i apatia są jednak zawsze zabójcze. Największym naszym wrogiem jest odrzucenie godziwych wartości i poszukiwania sensu. Dlatego niekiedy trzeba porzucić wygodny stan zadomowienia w kręgu tego, co już zdobyte i własne. Gdyż każda śmiała myśl ludzka ma w sobie coś z wyjścia w nieznane. Wartość realizuje się w życiu, jak pisał francuski filozof Gabriel Marcel, jedynie dzięki ustawicznej walce z łatwizną. Człowiek bezczynny i zrozpaczony jest istotą, która nie tylko już nic nie daje, ale utraciła możliwość ożywiania świata i której się wydaje, że została w ten świat jakby wrzucona i że jednocześnie jest w nim zbyteczna. Koniec cytatu. Na szczęście nie wszyscy są tacy. Ostatnie 2 lata dowiodły, że niektórzy potrafią się organizować, podejmować budujące inicjatywy, edukować innych i dawać im nadzieję. Są to ludzie działający z determinacją, którzy rozumieją, że to, czego się podjęli, jest potrzebne i wpływa na rzeczywistość. Choćby nieznacznie, ale pozytywnie. Ten realny, choć nabierający w świecie przyspieszenia ruch społeczny, zmienił już dużo. Dzięki ludziom, którzy nie czekają, ale działają, daje się jeszcze żyć. Ograniczę się tylko do jednego, choć negatywnego przykładu. Jest to tweet człowieka legitymującego się tytułem profesora nauk medycznych, którego nazwisko świadomie przemilczę. Zapisał on następujące słowa, cytuję. Szczepienia dzieci w Polsce. Kolejny wstyd. Z COVID wzmocnione wychodzą więc ruchy antyszczepionkowe. Rekordowe odmowy szczepień dzieci. To taki wynik działań. Ordo coś tam. TV PiS. Ruskich troli. Inżyniera Z. I śpiewacze kontaktujących się z Marsjanami. Koniec cytatu. Ten arogancki tekst świadczy tyleż o autorze. W klasycznym przykładzie lumpen inteligenta. Co o determinacji i sukcesach oddolnych działań podejmowanych przez wolontariuszy, których wysiłek dał realne i znakomite owoce, dostrzeżone nawet przez ich zagorzałych przeciwników. Rządy bardzo wielu państw zostały obecnie kupione. Jest to ewenement na skalę historii ludzkości. Na całym świecie obserwujemy obecnie alienację władzy od społeczeństw. Słowo alienacja pochodzi od łacińskiego alienus, obcy. Władza stała się obca ludziom i nie dba o dobro wspólne, którym jest wszystko, co służy człowiekowi. Bo życie konkretnego człowieka jest dobrem wspólnym, a zatem powinno być polem i przedmiotem polityki. W polityce powinno chodzić bowiem o realnie istniejącą osobę, a nie o taki czy inny system władzy. Polityka ma służyć temu, aby człowiek się rozwijał. Wszystko inne jest partyjniactwem i zideologizowaną inżynierią społeczną. Dobra wspólnego nigdy nie można rozumieć przeciw człowiekowi, czy też w oderwaniu od człowieka, lecz jedynie w zgodności z nim. Rozwój osobowy człowieka jest jedynym dobrem nieantagonistycznym, które nikomu nie szkodzi, a wszystkim pomaga. Nikt nie traci na tym, że poszczególni ludzie stają się mądrzejsi, lepsi i bardziej twórczy. Przeciwnie, wszyscy na tym zyskują, gdyż cała społeczność staje się doskonalsza doskonałością swych członków. Tak rozumiane dobro wspólne musi być więc najważniejszym kryterium wszystkich działań politycznych.
Dziś powinny one być przede wszystkim oddolne i kreatywne, a nie odgórne i siłowe. Świat zmienia dziś siła oddolnych i lokalnych inicjatyw, jak też siła nowych wspólnot, które muszą powstać na gruncie zdeprawowanego systemu. Kto zda sobie sprawę, że jest twórcą, a nie ofiarą, przestanie obwiniać innych za swoje problemy. Kto weźmie odpowiedzialność za swoje życie, odzyska nad nim kontrolę i władzę. Globaliści oraz ich marionetkowi zarządcy, choć z pozoru potężni, boją się nas. Wiedzą, że mogą nami manipulować tylko wtedy, gdy ogarnia nas bezczynność i strach. To prawda, że niekiedy się boimy. Warto jednak pamiętać, że odwaga nie polega na nieodczuwaniu strachu, lecz na uznaniu, że jest coś ważniejsze niż strach. Większość ludzi o tym nie wie, dlatego ich kreatywność jest wyłączona. Tymczasem moc jest w naszych głowach, w naszych sercach i rękach. Aby rzucić wyzwanie nonsensom i przemocy, trzeba pokonać swój strach, który mówi: nie możesz tego zrobić lub nie powinieneś tego robić. Trzeba planować, aby być otwartym na to, co niespodziewane. Wielkie wydarzenia często mają wielu niepozornych sprawców, którzy odważyli się zaufać ubogim środkom, bądź temu, co sprawdzone, lecz tymczasowo oficjalnie negowane. Dyplomaci doskonale wiedzą, że do wielkich przełomów prowadzą przypadkowe, niezobowiązujące spotkania i rozmowy podczas koktajli, a nie oficjalna korespondencja rządowa. Austriacki filozof Karl Popper mówił o ostrej i nieuliczalnej nieprzewidywalności świata. Jeśli jest on nieprzejrzysty, to i obecnie nie wszystko musi być zrealizowane zgodnie z prognozami Schwaba i spółki. Lepiej inwestować w przygotowania, niż wierzyć w różnorakie prognozy. Uniwersalnie ujął to przed laty teoretyk cywilizacji Felix Konieczny, notabene prześladowany za stawanie w opozycji do turańskiej cywilizacji ukształtowanej przez przedwojenną sanację. Konieczny pisał: bezsilne jest zło w życiu zbiorowym, dopóki nie urządzi z siebie imitacji dobra, ażeby móc wyłudzić współpracę obywateli pragnących dobra. Dlatego w życiu zbiorowym głupota, a choćby tylko naiwność, jest gorsza od samego zła. Nie byłoby bowiem zła w życiu publicznym, gdyby nie znajdowało oparcia pomiędzy dobrymi, gdyby nie było przyjmowane w najlepszej myśli. Nigdy źli niczego nie utworzą bez pomocy dobrych. Więc odkąd dobrzy wycofają się z przeciągów zła, zło musi upaść. Koniec cytatu. Ta zdroworozsądkowa zasada nie powinna nas i obecnie opuszczać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz pana doktora Mariusza Błochowiaka, żeby krótko powiedział nam o bardzo ważnym wydarzeniu edytorskim. Bardzo proszę. Może tutaj gdzieś pan. Proszę Państwa, przypominam Państwu, że tu siedzi Ukraina, która proszę Pana, że Pan Pana, proszę Pana, żeby Pan nie udzielał głosu, żeby jest sam. No to proszę, żebyśmy wiedzieli, co szkadza ludzi. Nie będzie głosu, może. Proszę, proszę. Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy widać tę prezentację. Będzie bardzo krótka, kilka tylko slajdów. Moje nazwisko Mariusz Błochowiak. Jestem prezesem Fundacji Ordo Medicus, jego zrzeszenia lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności, prawdy i niezależnej nauki. Z wykształcenia jestem fizykiem. Pewnie najbardziej Państwo znają mnie z opracowania 5 tomów książki Fałszywa pandemia, krytyka naukowców i lekarzy.
I ostatnio, może jeszcze tak powiem, oprócz tego, oprócz też tych książek i tych, które za chwilę przedstawię, wydaliśmy też taką książkę doktora Wodarga. Państwo pewnie znają tego człowieka, Fałszywe pandemie, argumenty przeciwko rządom strachu. To jest bardzo dobra, ważna książka. Też książkę Pandemia zdemaskowana Suwarika Bagniego. To była jakby druga jego książka. Pierwsza została wydana przez Prohibitę. Być może tutaj pan, to była Pietkiewicz, ma nawet ją na stoisku. Koronawirus fałszywy alarm, to była jego pierwsza książka. Także zachęcam po prostu do czytania, bo są książki ważne i na wysokim poziomie merytorycznym. A dzisiaj chciałem państwu przedstawić kolejną książkę. To nie jest po prostu kolejna książka, to jest wielka inicjatywa ogólnopolska. I zaraz powiem, dlaczego tak to wygląda. Proszę państwa, wydaliśmy Białą Księgę Pandemii Koronawirusa. Tutaj u dołu jest napisane fakty i dane ukrywane przed opinią publiczną, a jeszcze niżej oparciu o publikacje naukowe. Ta książka właśnie jej zaletą jest to, że w syntetyczny sposób omawia najważniejsze zagadnienia związane z tak zwaną pandemią koronawirusa. Za chwilę powiem, jakie to są zagadnienia. I właśnie w oparciu o setki publikacji naukowych, zdecydowanie większości recenzowanych. No więc jeśli ktoś chciałby dyskutować z tezami zawartymi w tej książce, no to tak naprawdę nie dyskutuje z autorami, którzy tą książkę opracowali, tylko z autorami publikacji naukowych. Tam naprawdę jest to bardzo dobrze opisane. Jeśli chodzi o opracowanie tej księgi, to autorami jest doktor nauk medycznych Piotr Witczak, najprawdopodobniej państwu dobrze znany, lekarz Paweł Basiukiewicz, doktor nauk medycznych Dorota Sienkiewicz z Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, doktor Marek Sobolewski, statystyk. Jest tam też rozdział prawny dotyczący analizy sytuacji w okresie pandemii od strony prawnej, który został napisany przez radcę prawną Katarzynę Tarnawek-Wóźdź, a redakcję zrobiła radca prawny Joanna Botiuk. Wstęp i redakcję całej książki zrobiłem ja. Proszę państwa, jakie zagadnienia są mówione w tej białej księdze? Diagnostyka COVID-19, czyli tak zwane testy molekularne oparte o łańcuchową reakcję polimerazy, PCR, czyli to są te testy, na bazie których Ministerstwo Zdrowia ogłasza tak zwaną liczbę tak zwanych zakażeń. Nie będę tutaj wnikał w te szczegóły, bo to nie ma na to czasu. Drugi temat, lockdown, funkcjonowanie ochrony zdrowia w okresie pandemii COVID-19 i wiarygodność oficjalnych statystyk, tak zwana z COVID i na COVID. Są właśnie publikacje naukowe mówią na temat lockdownu, czy to ma sens, czy nie, jak wygląda ryzyko, stosunek ryzyka do korzyści lub strat do korzyści. To wychodzi oczywiście bardzo negatywnie. Później kwestia zamykania szkół w okresie pandemii COVID-19, to też jest opracowanie wszystko w oparciu o publikacje naukowe. Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe, pomiar temperatury i restrykcje związane z podróżowaniem w okresie pandemii COVID-19. Czyli też zagadnienia, które są bardzo ważne z punktu widzenia społecznego. To nie są tylko te tematy, nie są to tematy wyłącznie akademickie, czy w ogóle nie są akademickie. Kwestia masek i skuteczności skutków ubocznych. Szczepienia przeciw COVID-19. No i ten ostatni rozdział prawny, skutki prawnych działań podjętych przez państwowe, prywatne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne w celu zapobiegania COVID-19. Do tej księgi, jako integralna część, stanowi pendrive, który zawiera Białą Księgę Pandemii Koronawirusa jako e-book i około 15 godzin wypowiedzi lekarzy i naukowców na temat tej tak zwanej pandemii. No i też zamieściliśmy na tym pendrive książkę w postaci e-booka profesor Polu i profesora Zielińskiego COVID-owy zawrót głowy. Zawartość tego pendrive'a jest dostępna bezpłatnie. Można sobie ściągnąć, można też kupić, ale można sobie ściągnąć z naszego sklepu, z naszej strony Ordomedicus, łamany przez sklep. Proszę państwa, gdzie ta księga została wysłana? To jest ten ewenement. Dlatego mówię, że to nie jest kolejna książka wydana przez nas. Ona została wysłana za potwierdzeniem odbioru do ponad 6 tysięcy ważnych osób w państwie polskim.
Tutaj przytoczę tylko część. W wersji drukowanej zostało to wysłane, nie w wersji e-booka. Łącznie z tym pendrive'em. Posłowie i senatorowie, kuratorzy, ministerstwa, NFZ, Polska Akademia Nauk, prokuratura, Rada Medyczna, ZUS, prezydenci, burmistrzowie miast, dziennikarze, sądy, lasy państwowe, media religijne, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, sanepidy, starostwa, urzędy marszałkowskie ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Zdrowia, urzędy wojewódzkie ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Zdrowia, dziennikarze telewizji Polsat, TVN, TVP, stacje radiowe, największe szpitale, związki zawodowe, izby lekarskie i wysyłka nadal trwa. Myślę, że jeszcze z 1000 czy 2000 tych egzemplarzy wyślemy. I proszę Państwa, to co jest też elementem w przypadku tej pozycji, jest ona dostępna w pełna wersja jako e-book za darmo. Także każdy może sobie to ściągnąć, wysłać, zamieścić na stronie. I do czego zachęcam, żeby to też umieszczać na swoich stronach, przesyłać dalej, przesyłać swoim znajomym, ale też osobom ważnym w państwie polskim, w strukturach urzędowych i tak dalej, jak również tę wersję papierową. Cena tej wersji papierowej też jest obniżona w stosunku do rynkowej. Książka, która ma prawie 450 stron kosztuje i duży format kosztuje 50 zł, 49. Jest to cena po to zrobiona, żeby no nie była jakąś tam zaporą finansową. Także zachęcam do tego, żeby odpowiednim osobom tę książkę prezentować. No i właściwie to już koniec mojej prezentacji. Nie będę tak wchodził w szczegóły merytoryczne pandemii. I zachęcam właśnie do tego, żeby się z tą książką zapoznawać. Tak jak powiedziałem, można ją za darmo ściągnąć. I zachęcam do zaangażowania się. Nie potrzeba wiele, żeby tą książkę ściągnąć i komuś przesłać. A jest to naprawdę bardzo ważna pozycja, prawdopodobnie jedyna taka na świecie. Powstanie też audiobook za parę tygodni, będzie wersja mobilna, EPUB Mobi i też tłumaczymy tą książkę na język angielski. Jest to prawdopodobnie jedyna taka pozycja na świecie, która w syntetyczny sposób i na bazie tylu publikacji obejmuje tę problematykę covidową. Dziękuję bardzo.